Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Transformers Legacy United Voyager Class Animated Universe Decepticon Motomaster! Spróbujcie to powiedzieć 10 razy tylko szybko. Z figurkami Legacy Animated jest jak z autobusami w małych miejscowościach. Pojawiają się bardzo rzadko i na każdego trzeba się w cholerę naczekać. W tym tempie ta firma nie dotrwa do momentu wydania wszystkich postaci z tego serialu. Mimo to jednak wydali tą figurkę z Animated. A do tego taką, na którą czekałem z takim utęsknieniem jak na swoją własną wypłatę. Skoro był Prime, to zamiast zrobić Nemezisa, dla mniej wtajemniczonych to był taki fajniejszy kolorystycznie Prime, a dla kompletnych lajków to jeden ciul, bo to jedna i ta sama figurka, tylko kolorek plastiku inny. Postanowiono jednak zrobić Motomastera! To świetnie, bo oni są jak bliźniaki z dwóch różnych madek. Obydwaj to ciężarówki, obydwaj swoimi imionami leczą swoje kompleksy, no i tam kiedyś w bajce G1 się puknęli, czyli łączy ich mniej więcej dokładnie tyle, ile większość obecnych małżeństw. Tryb ciężarówki to bańka na sześciu kołach, gdzie przednie koła są tak sprytnie ukryte, by grawitacja nie zrobiła harakiri ze stabilności pojazdu. Kolarki robią wrażenie tak wielkie jak kebab w Ugandzie, nawet nogi się tam transformują, nie zostawiając platfusów na błotniku. Oraz syrena na dachu, która jest tak bardzo potrzebna w tym kolorze, absolutnie do niczego. Niestety, sam wygląd sprawia, że wpasowywuje się ona w naszą kolekcję G1 jak zakonnica w OnlyFans. Koła się kręcą, więc czego jeszcze można od tego trybu wymagać? Ja wiem, przeceny o 50%. Tryb robota wygląda podejrzanie swojsko. Kwadratowy i fioletowy od ciągłego łojenia denaturatu ryj, a do tego ta brudka rozwala system. Wietrzenie arbuzów pod pachami klasyka. Piwny bęben, który sprawia, że zobaczenie własnych stóp to wyzwanie większe niż wbicie platyny w Demon Soulsach. A cała ta dobroć opięta ścisło paskiem, który dzielnie chroni zawartość przed poddaniem się prawom grawitacji. Całość spoczywa na dwóch cienkich, powyginanych filarach, które przecierają szlaki na stałych trasach lodówka-telewizor. Nareszcie ktoś wyprodukował figurkę, którą mogę się w pełni utożsamiać, bo nic tak nie jara kolekcjonera jak figurka na półce, która wyglądem przypomina kolekcjonerowi o jego życiowych porażkach. Ale poza samym uwodzicielskim wyglądem polskiego kinowego amanta, ma ona jeszcze kilka innych zalet, jak choćby kolory. Czarnym wszystko wygląda lepiej, Astra w dieslu, zęby czy choćby zakonnica. Ale pomijając te oczywiste zalety, to samo wykonanie też nie odstaje. Artykulacja, nowy uwodzicielski twarzory, nawet zaślepki na rękach. Te ekstremalne rozwiązania będące standardem u konkurencji, tu są jak powiew świeżego powietrza w zapierdziałej kanciapie. Więc jeżeli w tym miesiącu nie musicie płacić rachunku za prąd, to może warto kupić tą figurkę, a za resztę pieniędzy pierdzielnąć sobie tydzień na Karaibach. Z akcesoriów to kogut na dachu oraz toporek. Do nabycia na District Zero. Czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.